Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Emilii Kiereś Rzeka. Rzeka to powieść o Kilianie, który nie pamięta ojca, ponieważ ten przed lat wyprawił się na wojnę. Wojna jednak minęła i minęło już 3 lata, a on nadal się nie pojawia. Kilian jest pasterzem owiec i zajmuje się domostwem. Jednak ciągle razem z matką wypatruje powrotu ojca. Ten nie wraca, dlatego Kilian pewnego dnia postanawia ruszyć za nim. Matka wie, że nie powinien ruszać w świat, bo tam może go czekać zło. Jednak z drugiej strony wie, że nie może go powstrzymać. Dlatego zaopatrza go w koszulę, która przechodzi z ojca na syna i którą ojciec powinien mu wręczyć. No ale ojca nie ma, więc wręcza mu ją matka. To właśnie ta koszula otwiera mu serca wielu ludzi. Dowiaduje się, jak potężnym, wielkim i dobrym wojownikiem był jego ojciec. A z drugiej strony ta koszula właśnie wystawia go na niebezpieczeństwo, bo po niej zostaje w pewien sposób rozpoznany jako syn Gedeona i przez to ściągnięty do obozu wojowników. Tam uczy się różnorodnych sztuk walki. I odkrywa, że nie zawsze to, co nam się wydaje, jest takie, jak nam się wydaje. Zostaje wciągnięty w sieć pomówień, uzależnień, w sieć zła. Do tego jest stawiany wielu próbom. Rzeka to opowieść o ciągłych zmianach w życiu, o tym, że zawsze będziemy stawiani różnorodnym wyzwaniom, że pomówienia i różnorodne oceny zawsze będą nam towarzyszyły. I bardzo łatwo jest utracić zaufanie społeczne, nawet wtedy, kiedy nie robimy nic złego, nawet wtedy, kiedy staramy się robić dobrze, tworzyć coś dobrego, pomagać innym. To nieważne będzie to, w jaki sposób my tworzymy coś, w jaki sposób spracujemy, tylko czasami plotka. I ta plotka właśnie ciągnie się też za Kilianem i za Gedeonem później, bo ktoś przypadkowo zobaczy na wrogu koszulę Gedeona i będzie myślał, że to Gedeon właśnie napada na wioski. Jaka jest prawda i czy uda się bohaterowi obronić dobre imię i wróci z ojcem do domu, musicie się przekonać sami, sięgając potem lekturę. Mogę Was zapewnić, że jest to książka pouczająca, taka baśniowa, z taką otoczką magii, ale jednocześnie ludowej prawdy. Polecam i do zobaczenia.